przerostowe czy keloidy nie występują w obrębie, czy występują niezwykle rzadko w obrębie skóry krocza, czy w obrębie pochwy. W obrębie warg sremowych mniejszych nie występują wcale i wargi sremowe mniejsze goją się najczęściej doskonale, bez pozostawienia blizny, a jeżeli ta blizna jest, to najczęściej w ciągu 3 do 6 miesięcy ona ulega naturalnemu wchłonięciu. Bardzo wiele zależy od rodzaju użytych nici, bardzo wiele zależy od techniki operacyjnej. Generalnie rzecz biorąc, blizny w acenie w obrębie narządu płciowego zewnętrznego jest rzadkością.